Teraz, żeby się nie spierdzielić. Siemanko widzowie, witam was w kolejnym vlogu w nowej trasie. No, nowa trasa. Już się nie mogę doczekać. A tak w ogóle, siemanko, giełda Słomczyn. Jesteśmy na Słomczynie. Słuchajcie, czekam na dokumenty celne. Jakie dostanę, będę mógł jechać dalej. Dokumenty, proszę państwa, zostały odebrane. Kurczę, jak ja pamiętam, jak przyjeżdżałem tutaj na odprawę UNZ dwa razy, to tu taki Pekin był, a dzisiaj ja i jeden Kazachstańczyk. Nic więcej. Kompletnie nic więcej. Mówię, ja cię kręcę. Ale pamiętam, kiedyś tutaj stał cały ten parking. Tu przy drodze żeśmy stali. Ja pamiętam, że stałem na drodze i jak tu jeszcze klientka do mnie mówi, że jak stoję na drodze, to muszę wjechać do środka, czekać, aż się zrobi miejsce i wjechać do środka. Ja stałem tam któryś w kolejce. Ja cię kręcę, a dzisiaj puściutko. No może te, dlatego, że dzisiaj, słuchajcie, jest sobota. To też może mieć jakikolwiek wpływ na to, że tych ludzi tutaj nie ma. No ale wiecie jak jest. Jednak ten transport, kurczę, odprawowy w kierunki bardziej zakazane w tym momencie, no szedł więcej tutaj, więcej tych odpraw szło niż na Anglię i tak dalej, i tak dalej. No, ukróciło się, nie można powiedzieć, że nie. Ale tak jak wam mówiłem, siemanko giełda, siemanko Słomczyn, siemanko odprawa, siemanko nowa trasa, słuchajcie, jedziemy w nową trasę. Niesamowicie się cieszę, bo jest to ostatnia trasa w tym roku. To już jest ostatnia trasa przed świętami, wracam na święta i no wolne, dłuższe, no bo wrócę przed świętami, tak liczę na to. No i pobędę, dopiero wyjadę w styczniu, w nowym roku, także no niesamowicie się cieszę, że trochę będę miał więcej wolnego. Teraz miałem wolnego, słuchajcie, tam 3, prawie 4 dni. No, odpoczynek można powiedzieć trochę był, nie miałem tak dużo roboty jak w lato, no bo wiadomo, w lato przy gdzieś tam domu jest więcej tej roboty niż tak w zimę. No ale faktycznie trzeba było też kiedyś odpocząć od tej pracy, no bo ile można pracować? Można się zarobić po prostu. No, także tak, słuchajcie. Mam nadzieję, że uda mi się wam pokazać tą fajną trasę. Mam nadzieję, że fajną. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego vloga zostawicie w swojej głowie. Nie wiem, czy potrzebnego, czy niepotrzebnego. Sami już to ocenicie. Ocenicie sobie to, czy to było potrzebne, czy niepotrzebne. Ja wam chcę pokazać jak najwięcej ciekawych rzeczy. A to nie był teren zabudowany. Myślałem, że to był teren zabudowany. Dopiero tutaj jest. Trzeba zwolnić. No, także słuchajcie, no... Po 500 metrach skręć w prawo. Będę chciał wam pokazać jak najwięcej, co się da, ile się da, no, nagrać tego materiału tak, żebyście mieli co oglądać, no i ja, żebym miał też co montować, no bo jednak ten montaż sprawia mi niesamowitą frajdę i coś tam przy tym, robienie przy tym to jest dla mnie po prostu czysta przyjemność, takie spełnienie mojego, no można powiedzieć, że ten YouTube i to tworzenie tych filmów to takie hobby trochę. No, dobra, słuchajcie, nie będę tutaj pierdzieli, pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę. To jest bardzo ważne. Jeśli wam się filmy podobają, chcielibyście, żeby ten kanał, no jakoś się może, nie wiem, rozwijał, czy był po prostu taki bardziej aktywny, bo nie ukrywam, że czym więcej tych łapek w górę, to tym więcej uśmiechów i satysfakcji z tego wszystkiego, więc dajcie łapę w górę, a będzie mi niesamowicie miło. Dobra, a komentarz też możecie zostawić, napisać co tam u was słychać, może jakieś pozdrowionka, ja was pozdrawiam ze Słomczyna, a dajcie znać dokąd te pozdrowienia dotarły. Jeszcze tak wrzucę wam tylko tyle, bo nie wiem czy powiedziałem, że jedziemy do UK, jedziemy do Anglii, do miejscowości Corby. Wyczuwam plan na dalszy plan, na dalszą robotę, ale to się okaże, co będę robił. Jak pojedziemy do Holandii, to znaczy, że się sprawdziło.
Co to się stanęło z wężunia, słuchajcie, na dwójce? No w szoku jestem, nie? Dawno, dawno, dawno nie było żadnych zwężek i się jakaś tam urodziła. Chociaż gdzieś tam pojawiały się takie jakieś małe, tutaj 5 km, ale gdzieś tam, tutaj jakiś kurde kawałek czegoś lepią, ale tam jakieś linie coś tam malowali, więc nie wiem. Nie. Generalnie no zwężka była, nie? A ja mam, słuchajcie, właśnie 401, czekałem na te 400, dobra, załóżmy, że 400 km mam do Świecka i 3 godziny 7 w Tahoe. Proszę Państwa, pokazałem Wam wcześniej w timelapsie 50 tutaj z Grójca w stronę dwójki. Zacznę tą drogę. Padła bateria jeszcze w poprzednim ujęciu. No tak jak Wam tam mówiłem, że pokazałem Wam 50. Drogę numer 50. Całkiem przyjazna droga, tylko czasami w niektórych miejscach niepotrzebnie są postawione światła, które się zapalają z dupy tak naprawdę, bo nic nie jedzie z równoległych dróg i czerwone światło się zapala i trzeba odstać po prostu. No ale spoko, w miarę jest ok. W ogóle te główniejsze drogi muszę powiedzieć, że są w miarę w porównaniu do niektórych państw, po których się jeździ. Dużo się narzeka na nasze polskie drogi, faktycznie nie są one wszystkie rewelacyjne, ale no, w niektórych państwach bywa gorzej, proszę Państwa. No, a jeszcze czekają nas zwężki. W ogóle, kurde, teraz mi się przypomniało, jaka jest ta zwężka na Świecku, była upaprana, jak wracałem z Niemiec ostatnio przez Świecko. Słuchajcie, do dużego Orlenu był korek. No, do dużego Orlenu. To był naprawdę szok. Przyjechałem, mówię, kurna, i to tam jakąś zwężkę upierdzielili taką, wiecie, z czapy. Mam nadzieję, że teraz powrót na święta będzie przynajmniej w miarę, ale to kto co wie, co tam się wydarzy. Podobno tutaj, no dzisiaj będzie sobota, nie? Słuchajcie, no już w sobotę nie będzie tak może źle. Więc dzisiaj jakby mi się udało faktycznie nawet zatankować, oszałerować Mieczysława, bo jest Civics, a jest czas na to, bo mam dostawę na wtorek rano. Dzisiaj jest sobota, więc czekajcie, niedziela, poniedziałek bym był już w Anglii. Więc kurczę, no, trzeba umyć Mieczysława, podjechać na myjkę. No i jakby się udało dzisiaj, wiecie, wyjechać z tego pięknego kraju, opuścić ten kraj i pojechać gdzieś tam, stanąć w Niemczech, żeby nie stać na tej zwężce tutaj, na samej granicy praktycznie przed... Znaczy to chyba ta zwężka jest za wiaduktem, albo już na samym wiadukcie, w sensie na moście odrzanym, więc... No nie wiem, zobaczymy, słuchajcie, co to się tam będzie rodziło. Mam nadzieję, że tam Wam to pokażę. Natomiast tak się klaruje droga, nie? Takie są moje plany na to wszystko. 3 godziny i 3 minuty w Tahoe. Jest jeszcze co robić. Na spokojnie wszystko, proszę Państwa, na spokojnie, bez takich jakichś szybkich, gwałtownych akcji. Przed chwilą też obejrzałem film Piotra Kłodowskiego, jak tam ten mandat wyrwał we Włoszech, mówię, ja pierdzielę, a ja takich, kurczę, przekroczeń prędkości w Anglii po tych szkockich winklach, to ja cię kręcę, jakby mnie tam
ściągnęli, to tam, ja nie wiem, dostałem z 10 tysięcy euro. No, dlatego dobrze, że nie jadę. W ogóle ten wyjazd miał być na Włochy, bo byłem w biurze, słuchajcie, rozmawiałem ze spedytorem, mówię, co na sobotę coś mi ogarniesz? No, ogarnę ci, mówię, co pewnie, jabłko do Włoch? No, jak będzie, to ci wezmę. No i mówię, pewnie pojadę do Włoch. Ale przyszły wczoraj wiadomości od załadunku, patrzę, a tutaj produkt ten sam, tylko że do UK. To mówię, gitara, mówię, do UK też jest spoko. No, Corby, znam tą miejscowość, czasami tam ładujemy też towar do Holandii. Właśnie wcześniej wam wspominałem na samym początku, że jak moje przemyślenia, że tak powiem, ujrzą światło dzienne, to może być tak, że pojadę do tego Corby, z tego Corby od razu praktycznie stan, praktycznie blisko jest ten magazyn i załaduję do Holandii. Zobaczymy, co to będzie, a może coś innego się trafi, kto wie. Różnie może być, nie? Corby nie pamiętam, czy to się ładowało w jakieś określone dni u nas, czy to po prostu losowy przypadek. Nie wiem, zobaczymy. No, tak jak coś tam wspominali ludzie, że teraz pod koniec roku na Włochy jechać, to lepiej nie, więc dobrze by było, żebym nie jechał na Włochy. Nie chciałbym wyrwać jakiegoś takiego mandatu na święta. Mam teraz jakąś taką poważniejszą inwestycję i nie chciałbym stracić kapuchy. Szkoda by było. 3200 euro, nie? No to prawie 15, nie no, 15 koła, nie? Ja pierdzielę, 15 tysięcy złotych psów. Nieźle. Ale bym się wkurzył. No dramat, nie? Ciemno za oknem, ale to nic dziwnego. 17.54. W tacho 34 minuty do pauzy. Przede mną Orlen. Chyba? Tak, Orlen. Zjeżdżam na niego. Jestem na wysokości Poznania. No, można powiedzieć, że przed Poznaniem. No, tak, można powiedzieć, że jeszcze przed Poznaniem. Zjeżdżam zrobić sobie pauzę, jeśli będzie w ogóle miejsce dla mnie. Jeśli tak, to robimy pauzę, jak nie, to jedziemy dalej na kolejny parking. No ale generalnie taka sytuacja, proszę państwa. 0 stopni dzisiejszego dnia, opuszczając Polskę, ale w tą stronę jest coraz zimniej, bo rano jak od ciebie wyjeżdżałem, po piątej, czy po szóstej nawet, to było w miarę ciepło, nawet na plusie było. W Warszawie było tak plus 2, plus 3. O kuźwa, może być lipa z miejscem. Tu jest jakaś restauracja, a miejsce dla pancia. Jedźmy bliżej tej strony. Przybędziesz do celu 20.13. Tu jest wolna rajeczka, ale może tam dalej będzie jeszcze coś wolnego. Tak, widzę, tam dalej chyba są jakieś wolne rajki. Tu jest chyba wolna rajka. Tam dalej są wolne rajki. Dobra, jedziemy dalej. Ja nie muszę stać pod samym tym. Heh, 80 max. Girteka. Tu są jakieś wolne miejsca? A to są dla busów. Kuźwa. Dobra. Wsteczny. Tu parkujemy. Dobra, pauza się wykręci. 45 minut i dalej kawałek jazdy. Nie wiem, w sumie tak sobie pomyślałem, że dzisiaj jest sobota i w sumie nie musiałbym się tak naprawdę dzisiaj przez Niemcy, znaczy przez granicę przepierniczać ze względu na to, że jutro jest niedziela, a ja mogę jechać, bo jadę ze świeżym.
i generalnie rzecz ujmując, proszę Państwa, bije się z myślami, co robić. Czy się przeprawiać przez granicę, czy zostać sobie na Świecku. Na pewno nie chcę jechać na 10 godzin, to jest pewne. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy w praniu, jak to będzie. Zobaczymy, ile się zejdzie z myjnią. Wszystko wyjdzie w praniu. No, ale myślę, że tankowanie i myjnie dzisiaj ogarnę, żeby mieć to z głowy, a jutro będę myślał, co da. A czy później po tym wszystkim będę myślał, co dalej, czy przejeżdżać, czy nie. No, taki mam zamysł na tą trasę. Chociaż widzicie, ten zamysł się bardzo często i szybko zmienia, bo jeszcze wcześniej myślałem, żeby się przeprawiać naprawdę przez granicę, ale później pomyślałem sobie, że to jest niedziela i faktycznie może korków nie będzie, mimo tej zwężki, dlatego że jutro jest zakaz w Niemczech, a mnie zakaz nie dotyczy, także taka sytuacja. Tutaj pauza dochodzi, tu Chiquita przygotowany na drogę, jakiś tam soczek pomidorowy do wypicia i za chwilę będzie można startować dalej. Pauza praktycznie wykręcona. I śnieg zaczyna padać. Ciekawe jak tam w Niemcowni. Państwa, 45 minut również się go. Ale tak to się dzieje, jak nic się nie robi. Kawy nie piłem. Głodny za bardzo nie jestem. To można startować teraz, żeby tamtego gościa nie zdjąć. Wyjechać jak najdalej. I cyk. Powinno być dobrze. No i dobra. Jest git. Można jechać. Obok mnie stała chłodnia po prawej stronie. A tutaj koleżka sobie odczepił. Stanął na miejscu dla busów i zadowolony. Tam chłodnia na ciągłym. Się martwił tylko, żeby mu agregatu nie wyłączyli, bo obok Rumuńczyk. Po lewej stronie, tutaj jak wjeżdżałem tym tafem, no ale tu było miejsce wolne, zaparkowałem ja tylko na 45, więc pewnie będzie wyskakiwał, patrzeć czy faken zjedzie czy nie zjedzie, co za ciul. Dobra, zjechał, git, elegancko. Będzie ktoś tam parkował. Praktycznie ostatnia rajka na parkingu, więc no. Ktoś pomyśli sobie, o, wyjechał ktoś na nocne czuwanie. A nie takie nocne, słuchajcie, wyjedziemy sobie jeszcze tyle, co tam do tego Świecka, 176 jest teraz. No to myślę, że zanim zatankuję, zanim pomyję to wszystko, zobaczymy, na luzaku. To dziadostwo trzeba wyłączyć. Systemy. Tak, to te całe PPC to jest takie dziadostwo. W ogóle teraz Mietek był na 120 tysięcy w serwisie. I nie 8, tylko 9. Panie, co pan robisz? Był Mietek na 120 tysięcy teraz na serwisie. Jak wróciłem z stacji, to go odstawiałem w Mercedesie. No i pytałem właśnie o te PPC, bo nie wiem, czy nieraz widzicie, jak tam wyłączam to, żeby po prostu nie dostosowywał sam prędkości tempomatu do, nie wiem, warunków na drodze i tak dalej, do znaków. I myślałem, że to się da wyłączyć, bo ja wcześniej przed serwisem na 100 tysięcy tego nie miałem. No ale wiadomo, jaka sytuacja była z tymi częściami i tak dalej. No i do 100 tysięcy jeszcze tego Mercedes nie zamontował, a później poprzychodziły te części i wmontował mi to dziadostwo. No i trzeba za każdym razem teraz to wyłączyć, co nie? To jest masakra. Mieli mi skalibrować jeszcze ten zderzeniowy, bo też już widzieliście kilka razy we vlogu, że... czy skalibrować, zaktualizować, bo prawdopodobnie miałem stare oprogramowanie. Zrobili mi prawdopodobnie aktualizację, no i zobaczymy teraz, czy będzie gdzieś tam wyłapywał jakieś dziadostwa przy drodze, które nie powinien wyłapywać i hamować, bo czasami może naprawdę przez szybę wylecieć. No, z takich rzeczy. No i to był, wiecie, serwis silnikowy, wymiana oleju i regulacja zaworów. Z tego, co tam się orientuję, chyba że coś jeszcze robili, nie mam zielonego pojęcia, czy tam coś jeszcze więcej było robione. No, ale z tego, co się orientuję, to taka sytuacja.
A w oddali przede mną, proszę Państwa, brameczki, ostatnie brameczki na dwójeczce. Później już tylko czeka mnie zjazd na Świecko, tankowanie i tak jakby myjnia. Następnie granica. Będę musiał przekroczyć granicę. Swoją. Polską swoją granicę. Nie wiem, zobaczymy co z tą granicą. Czy będę ją dzisiaj przekraczał, czy jutro. Przede mną jeszcze Kazachstańczy kleje paliwo. Jestem już na Świecku, słuchajcie. A kurde, bateria mi padła jak tam. Byłem jeszcze na dwójce, na ostatnich brameczkach. Także przejechałem brameczki, zapłaciłem, jestem na Ystu, na Świecku. Czekam aż tutaj przede mną ten, w sumie to pewnie Rusek, chociaż z naczepą LT i z blachami kazachstańskimi, zatankuje. Nawigację już przekonałem do tego, żeby pokazywała mi trasę na Świec, do Calais, przepraszam, do Calais, nie na żadne Świecko. Ze Świecka, o, ze Świecka do Calais, proszę Państwa, 1003 km teraz pokazuje, choć my sobie tutaj polecimy w stronę Amsterdamu, granicą na Oldenzaal i z Oldenzaal w stronę Amsterdamu, tutaj na Utrecht i tak dalej, na Belgię, Antwerpię i tutaj później już do Calais. Zresztą standardowa trasa u mnie, nic się raczej tutaj nie zmienia, rzadko kiedy jeżdżę na Venlo. Praktycznie w ogóle zawsze na Oldenzaal. Także taka sytuacja, proszę Państwa. Czekam, zatankuję i ja podjeżdżam. A dlaczego nie podjeżdżam z tamtej strony? Bo z tej strony mam, słuchajcie, AdBlue. A później tam mi się nie chce te AdBlue przeciskać na tamtą stronę i tankuję z tej. Tak jest. Tam też jakąś chłodnim stoi. Z naczepą z Holandii. No nic, czekam. Dawaj Kazachstańczyk. Tankuj te paliwko. To już po robocie, teraz AdBlue. Teraz się AdBlue tankuje. 6,26. Ile ta maszynka pochłania pieniędzy? Masakra. A na Moikę to tak czy siak trzeba jechać, bo jest syf jak... Dramat, słuchajcie. W zbiornikach pełno. Teraz jechać tylko na myjnie. 2 godziny 4 minuty na tacho i tak myślę, żeby przeprawić się. I stanąć sobie na tym pierwszym szelu tutaj na granicy. Się tylko zaraz wjedzie w Niemcy. No ale zobaczymy. Tu, o kurde, tu jak się odgrodzili, no. Otóż ostatnio coś tu było kombinowane w tym dafie. Teraz widzę, że się odgrodzili konkretnie. Tu jakiś betonów też nakładli. No ale tutaj to od tego parkowania, żeby tak się za bardzo nie ustawiać. No nic, dobra, słuchajcie, światełka, błyśniemy na ten kawałek. I Mejka. I skoczę sobie na małe zakupy jeszcze do sklepu. Podczas kiedy Mieciu będzie się kąpał i później w drogę. Kurde, wszędzie jakieś pachołki, tutaj też jakieś palety nakładli. Tam kurde na wyjeździe ze Świecka, z tego portu Świecko, kurde, też nakładzili jakieś kurde studzienki pozapadane. Ja pierdzielę. O, a tu tankowanie paliwka. Od stycznia będzie chyba drożej, coś mi się wydaje, te paliwko. Znaczy dla przedsiębiorcy to tam, nie wiem, czy to będzie jakoś znacznie drożej, bo to jak VAT wróci, to wiecie jak jest, nie? Dobra, ja się tam nie będę tym interesował, jak na razie brak kolejki, proszę Państwa, tak jest. Teraz, żeby tylko w środku tam nikogo nie było i będę pierwszy. Nie ma nikogo. Git. Tam za tymi okienkami szykuje się Mietka kąpanko. Tu już zakupki małe zrobione. Taka mała torebka plus ta zgrzewka wody. 95 zł. Szok. A tutaj wykąpany dafik. XG. Ale nie plus. Z chłodnią. Całkiem zacny zestaw. Jeszcze białe paleciary. Felgi w chrom. I naprawdę fajnie. Fajnie by się to prezentowało, według mnie, nie? Taki mam gust po prostu. Ale widać, że już jest przymrozek, bo na chłodni zamarzła woda.
na ścianach, nie? Ale jest po prostu tak, z minus 2 jest. Mieczysław, proszę Państwa, wykąpany elegancko. Elegancko. I teraz trzeba wyjechać, kurczę, na jakiś parking. Mam godzinę i 9 minut, to jest czas pracy się kończy. Generalnie mógłbym jeszcze godzinkę pojechać, bo 8 wyjechałem, a nie chciałbym wykorzystać dychy, bo mam jedną. Chociaż kurde, z jednej strony to mógłbym ją wykorzystać i nie mógłbym, ale wiecie, po co się wykorzystywać, jak nie potrzeba, nie? Fucking kurde, zobaczcie, jak to jest. Marny wyjazd. Nie wiem, w której stoję, to omijać te palety. Może po tej, będzie dobrze. Powinno być git. Skręć w prawo. No, ale wyjadę już tutaj na niemiecką stronę i będę kombinował po niemieckiej stronie jakiś parking. Jest kilka opcji. Podejrzewam, że w tamtą stronę nie będzie z tym problemu. Zresztą zaraz Wam pokażę, tak? Czy to będzie problem, czy nie będzie problemu. Zdecydowanie na pewno na powrocie jest większy problem niż na wyjeździe. Skoro jutro jest zakaz, to raczej tam się nikt na te Niemce nie będzie pchał. A zależałoby mi tylko, abym przejechał przez granicę. Tylko tak naprawdę tyle. I zaraz zjechał na tego Shella, który jest tutaj już na 12. A tu granica. I puściutko, nie jedzie żadna ciężarówka w tamtą stronę. A po drugiej stronie jakieś kontrolowanko jest. Zaraz zobaczymy, wszystko się za chwilę okaże. Niech tylko spojrzę, czy tam ktoś stoi. Celno-skarbowa, podejrzewam, stoi. Tak. Kontrolowanko, proszę Państwa. Tam, taradam, taradam, taradam. Tam pieniążki się pewnie już naliczają. Punkciki, różne inne fajne dyplomy są wypisywane. Różnie to bywa. A tutaj mamy Odrę i most. Proszę bardzo. Ciemno jak nic nie widać. Mam nadzieję, że ten most będę pokonywał w drugą stronę ciut przed świętami. Że będę na powrocie już jechał w stronę Polski przed świętami, że się zobaczymy. W sumie nie muszę tą granicą. A abym gdzieś tutaj, wiecie, w rejony Polski się wybierał. Coś mi tam trzeszczy. O, przestało. Zjeżdżą właśnie w celu zaparkowania. Czy ja widzę za tupami miejsca? Chyba nawet za tupami. Nawet jakąś chyba rajkę widzę. Ale może mi się tylko wydawać. Niekoniecznie tak musi być. Ale że tutaj nie jest zajęte, też myślę, że wiecie. Że będzie coś. Będzie. Będzie. Pięknie. Rzadko tak mam, że wiecie. Pierwszy parking i happy end. Kurde, dostałbym tak, żeby komuś tą chłodnią mnie tego. Kuźwa, panie, zobaczcie. Środkową rajkę wybieramy. Bo ten plan dekarz, ten też. Po środku sobie bierzemy rajeczkę. Cyk, fu. Ciekawe, czy to prysznic jest. Nie pamiętam o tym parkingu. Nie pamiętam. Jakieś gabaryciki, coś tego. Co to kurwa jest? Na 5 razy, Adrian, ty jak ty parkujesz, fachowcu, ty, brak mi słów na ciebie. Dobra, co zostaje tutaj? Ręczny neutral, a po polsku na luz. Świtła, proszę bardzo. Jeszcze 51 minut mógłbym pracować. Krajem zakończenia oczywiście jest. Są Niemcy, tak jest. 23:35. Proszę bardzo, wpis zachowany. Alright,
i pierwsze minutki pauzy zaczęły się kręcić. I jak jesteście ciekawi, co wydarzy się dalej, zachęcam obejrzeć kolejny odcinek. Ja was z tym zostawiam, subskrybujcie, lajkujcie, bądźcie na tym kanale, mówcie dobrze o mnie na rejonie i wszystko będzie dobrze. Do zobaczenia w kolejnym. Siemanko.